Witamy w Hoist Polska, spółka z o.o. Za chwilę nastąpi połączenie. W trosce o najwyższą jakość usług informujemy, że rozmowy z naszymi doradcami są nagrywane. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Nazywam się Witold, Hoist Polska, spółka z o.o. Rozmowa jest rejestrowana. A pełna informacja na temat przetwarzania danych jest na naszej stronie internetowej. I mam teraz pytanie, czy z panem... No. Pełna informacja na temat przetwarzania danych jest na naszej stronie internetowej, natomiast z uwagi na poufny charakter sprawy, tylko w celu weryfikacji, to proszę podanie daty urodzenia oraz adresu. Nie mogę, nie chuja! No i co? To proszę podanie daty urodzenia oraz adresu. Dalej. I co w ten dzień? Proszę pana, firma, wierzyciel, który do pana dzwoni, posiada te dane. Poprosi o ich podanie. No, piszecie głupoty! Totalne dno! W celu weryfikacji właśnie dlatego, żeby sprawa została przekazana. No, ale chuj mnie to wchodzi, proszę pana. Co mnie to wchodzi, panie? Zostać pana, kurwa. Nazywam się Witold. Chcemy się skontaktować z panem Mirosławem. Cały dzień tak dzwonią? Chcemy się nadal z panem, ale pan nawet nie wie, jakiej sprawy dotyczy. Wie pan, pan nie może się tłumaczyć, że ja nie wiem. Bo wie, mi pan nie będzie mydlił oczy. Ja pracuję w takiej firmie, że ja muszę się kurwa przestać w powstek, a muszę załatwić sprawę. Się z panem skontaktować. Cały dzień tak mam czekać, aż się przestaną dzwonić? No proszę pana, no. Jak pan mi to będzie tłumaczył? To jest próba kontaktu. I co, cały dzień i jest taki sam temat? No co pan mi powie, no teraz więcej, no? Że co? Kurwa? Posiadamy pana dane. Chuj mnie to wchodzi! Panie, ja... Bo wie, 8, 7, 9, 15... 23, chuj, co tam kurwa dzwoni, no? Ale prosimy oczywiście o kontakt. Ni chuja kurwa, nigdzie. Ale proszę pana, my musimy mieć pewność, że z właściwą osobą rozmawiamy. No to pan, co to pan tłumaczy? W ogóle by pan takich tekstów nie pierdalaj. Ludzie, no co wy robicie? W mordę jebane, no.